Czy można legalnie prowadzić samochód stopą? Tak, można, ale muszą być spełnione odpowiednie uwarunkowania. Tak jak na przykład ja nie mam obydwu rąk, jestem osobą z niepełnosprawnością i to jest jedyna możliwość, żebym mógł prowadzić samochód. Oczywiście zdałem wszystkie egzaminy, przeszedłem badania lekarskie, udowodniłem, że jestem w stanie wykonać wszystkie manewry, szybko zareagować, ominąć przeszkodę, zahamować, czyli wszystkie te rzeczy, które musi umieć kierowca, żeby zdać egzamin. Oczywiście nigdy stopa mi się nie ześlizgnęła z kierownicy, nigdy nie zdrętwiała mi ta stopa, dużo trenuję, żeby tak było. Moje prawo jazdy ma specjalny kod, w tym momencie, kiedy zatrzymuje mnie policja, policjant już wie po tym kodzie, że jedzie osoba z niepełnosprawnością, że ma specjalne prawo jazdy. Mój samochód, jak widzicie, ma tylko automatyczną skrzynię biegów, to jest jedyna rzecz, której potrzebuje automat i odpowiednia ilość miejsca między kierownicą a fotelem.